Chorągiewka ponownie w górze, czekamy na start. Konie pobiegną na dystansie 2200 metrów, to troszeczkę więcej niż pełne okrążenie toru. I wystartowały. Po starcie na prowadzeniu koń z numerem 2, Lera Deba, ale środkiem pola wychodzi czwórka, Kalida Pa. Kalida Pa po zewnętrznej. Prowadzi nadal Lera Deba, Lera Deba na prowadzeniu, WLW bardzo blisko. Jest tam teraz Nobles Bourgeois na miejscu drugim. Lera Deba na prowadzeniu, WLW blisko, jest tam też Kalida Pa. Lera Deba. Lera Deba, Nobles Bourgeois. Lera Deba, Nobles Bourgeois. Nobles Bourgeois. Nobles Bourgeois na prowadzeniu. Nobles Bourgeois, za nią Lera Deba. Kalida Pa. Nobles Bourgeois na prowadzeniu. Te trzy konie mają dużą przewagę nad resztą stawki. Nobles Bourgeois. Na czwartej pozycji Sire de Puy. Nobles Bourgeois cały czas na prowadzeniu. Konie na przeciwległej prostej. Nobles Bourgeois. Nobles Bourgeois na prowadzeniu. Nobles Bourgeois cały czas przewodzi stawce. Trzy pierwsze konie oddaliły się od pozostałych. Nobles Bourgeois. Nobles Bourgeois na drugiej pozycji Kalida Pa. Na trzecim miejscu Lera Deba. Sire de Puy. Nobles Bourgeois cały czas na prowadzeniu. Nobles Bourgeois. Nobles Bourgeois na prowadzeniu, za nim Kalida Pa. Nobles Bourgeois cały czas na prowadzeniu. Konie zbliżają się do ostatniego zakrętu. Nobles Bourgeois. Te dwa konie mają dużą przewagę nad resztą stawki. Nobles Bourgeois cały czas na prowadzeniu. Kalida Pa. Kalida Pa na prowadzeniu. Kalida Pa. Kalida Pa, Nobles Bourgeois. Kalida Pa. Przemieszcza się środkiem pola Sire de Puy. Kalida Pa na prowadzeniu. Kalida Pa. Kalida Pa obok Nobles Bourgeois. Te dwa konie walczą o zwycięstwo. Kalida Pa, Nobles Bourgeois. Nobles Bourgeois na prowadzeniu. Nobles Bourgeois, Kalida Pa. Nobles Bourgeois na prowadzeniu. Kalida Pa, wychodzi Tequila Danse. Nobles Bourgeois, pierwszy. Kalida Pa, Tequila Danse i Sire de Puy. Jako ostatni na metę przybiega ostatnia Lera Deba. Podaję Państwu zatwierdzony wynik gonitwy pierwszej. Zwycięzcą gonitwy prezentujący się właśnie przed Państwem, przed trybuną główną, koń Nobles Bourgeois. Wielkie brawa dla zwycięzcy. Numer 6, Nobles Bourgeois, to zwycięzca dzisiejszej gonitwy pierwszej. Koń drugi, numer 4, Kalida Pa. Koń trzeci, numer 5, Tequila Danse. Koń czwarty, numer 7, Sire de Puy. Koń piąty z numerem 3, Rive de Clarland. Koń szósty z numerem 1, WLW. I koń siódmy z numerem 2, Lera Deba. Czas gonitwy 3 minuty, 1 sekunda. Za moment przed trybuną główną dekoracja zwycięzcy. A na padoku prezentują się już konie, które wezmą udział w gonitwie drugiej. Start do tej gonitwy o 15.15 to międzynarodowa gonitwa dla trzyletnich koni czystej krwi arabskiej, które debiutują, jeszcze nie biegały. Przed Państwem z numerem 6 zwycięzca gonitwy pierwszej, Nobles Bourgeois. Wielkie brawa! To zwycięzca gonitwy pierwszej.